skład waszej. Cześć, Sonia. Rafi, dobry. Wasza ekscelencja. Zmian na kanale, co do Niku nie ma. Ja miałem coś filmy co 5-4 dni i tak nie robiłem, bo nie miałem czasu. Z powodu... 5 powodów. Pierwszy to jest obvious problemem. Powodem, że brak czasu. Ludzie będą myśleli, że ja będę miał większy czas na YouTube'a i tak dalej. Ja mam też robotę i tam ważniejsze rzeczy do roboty. So, get the fuck out. Jeżeli tak myślicie od razu. Ktoś kto pracuje i nie ma czasu dla siebie po robocie i tylko ma czas wolne dni, albo w dniu wolnym po pracy, to muszę wtedy nagrywać wszystko w nocy, bo ja nie mam jak. A przez ostatnie parę dni też nie miałem jak w ogóle nagrywać, bo mały remoncik był. Nie będę się tłumaczył co jak. Drugim powodem, też można powiedzieć obvious, że nic nie było na YouTubie, bo przez tą pogadankę, bo na pewno wiele osób się poczuło bardzo pokrzywdzonych, się musiało popłakać i musiało porobić złe... Ja będę powiedzieć złą opinię na mój temat. Co jest jak na mnie największym debilizmem, bo gada się prawdę, to się gada prawdę, a nie siedzi się i kłamie się w żywo oczy, tak jak niektórzy to potrafią robić. I co niektórzy się ma rację, jak to jest. Czyli niektórzy myślą, że są śmieszni i fajni i mogą sobie dużo pozwalać na olewanie jej, gadanie, że się ktoś na czymś nie zna i tak dalej. A pokaż w komentarzach, jak pewna mała dziewczynka. Z literą K na początku. I myśli, że zawsze pokrzywdzony to kiedy coś mu się powie się na niego za prawdę. Gdy on musi płakać i musi gadać, że to się jakieś rzeczy są na prywatnym i tak dalej. Ja nie będę o tym gadał teraz, bo to nie jest czas na takie siedzenie i gadanie na ten temat. Trzeci powód to z tego powodu, że nie wiem, co już mam dla was nagrywać, bo już mi powiedzieć, że Reaktor Starcraft nie, Planet Saint nie, to nie, tamto nie, tamto nie, tamto nie, Warhammer nie, Medieval nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Mój content jest taki, że to nie jest Minecraft, Fortnite i tak dalej, że będę cały czas to wrzucał, bo robił siebie debila, jak to większość osób robi na YouTubach. Więc to też jest głupie. Też nie robię głupiego sub za sub, jak to większość osób w tych grupach robi. Ale za do grup to sobie zaraz przyjdziemy. To są właśnie czwarty problem. Grupy, na których jestem, YouTube'owych, strasznie zmniejszają zasięgi. I to najwidoczniej mi i osobom, którym się nie podoba ich content, bo nie nagrywasz Fortnite'a, Minecraft'a, nie robisz siebie debila, nie masz... clickbaitów i innych takich głupiem. Albo nie lubisz sub za sub. Nie masz tam miejsca nawet, żeby się pojawiać. Wiedzą oni, że... Ja tak widzę, oni wejdą ci na film, zobaczą, powiedzą, gówno wychodzę. Koniec. I koniec z ich przesiedywaniem na dłużej. Nawet nie dadzą ci ani jednego lajka, ani nic, bo... Ciszysz po nich, że sub za sub nic nie daje, wysyłasz nawet jak bardziej o tym gada. Ja to wstawię do filmu pod koniec, żeby nie było. I też linki do materiału, żeby nie było. Piątym problemem będzie tak się jak 6 problemów. Piątym problemem jest to, że mam. Przysiadłem właśnie nad mapami do Warcrafta, co nie robiłem, czyli moje projekty zapomniane. I podstawowy gameplay będzie jutro, albo pojutrze, żeś nie pomylał. Z datami publikacji. Będzie to naprawdę długi film, ale nie dokończę tej rozgrywki, tylko dokończę sobie na spokojnie. I tam jeszcze małego easter egga wsadziłem.
Ci, co będą rozumieli na samym końcu jutrzejszego albo wtorkowego filmu, to zrozumieją, co to za easter egg. Ale prace nad mapami będą chyba główny priority. Chyba będzie tak, że będę robił showcase z map. Paczek map moich, więc no. Więc chyba chodzi o to, że mój główny content nagrywania gier idzie na bok i będą bardzo późno filmy. No, będę bardzo rzadziej publikował, ale to będzie w większości teraz chyba mapy do Warcrafta, no i tyle, no. Szóstym problemem to jest taki, że się wciągnąłem w nakrzanienie w Smasha na Nintendo. Niedawno co kupiłem. Kupiłem dwa season passy, ostatni jaki był i obecny. Wasza ekscelencjo, nasze zapasy To chyba ryżu był bardzo maleją. trudny. Co chodzi o to, że gwóźdź do trumny, to chodzi o to, że Smasha jak się wciągniesz, to się już nie wyciągniesz. I założyło mi się to tak, że się tak wciągnąłem, że zacząłem nachrzaniać jak porąbany. Obecnie funkcjonuje wasza wysokość. Oczywiście Adventure Mode jeszcze nie skończyłem, bo zbieram wszystkie spirity i tak dalej. Nie wiem, może jak mi się uda Avermedia ogarnąć, to może nagram. No, muszę powiedzieć, że sama Avermedia dobrze nagrywa i czy Bandicam dobrze pozwala nagrywać Avermedia, czyli będą znowu testy. Muszę powrócić, ale co do Smasha, to się tak wciągnąłem, że nawet nie kapłem, że wyszły nowa postać z Xenoblade Chronicles. Jaka szczęście, że na nazwy nie pamiętam, ale dobrze, że wstawiłem gdzieś tego. Join. O, tam wiadomo, tą informację, że są to postacie. O, bo nawet wstawiłem filmik, już nieważne, nieważne. O, masakra, ale tak to wygląda na tym kanale, że nie ma co zainteresować się głupich dzieciaków polskich. Na angielski content trzeba się całkowicie przysiąść i napisać tłumaczenie. Co też trzeba będę musiał, to chyba zrobić się najlepiej, bo zagraniczni bardziej szanują content creatorów, nie tak jak Polacy. Popatrzę na takiego Jankosa, jak ma przerąbane. Bo nagrywał po polsku, teraz nagrywa po angielsku, to wszyscy płaczą. No i też tak chyba mi się wydaje, że też będę musiał przeskoczyć na angielskie community, bo polskie community to chyba jest najgorsze ścierwo, jakie istnieje. Chyba, że się w końcu coś ogarnie i będą ludzie chodzić, dzieci się te dzieci z grup obudzą, że zaraz on robi coś lepiej, coś lepszego i normalnego od nas chyba. Czas go w końcu oglądać. Nie wiem, może. To jest moje gdybanie. Ale mam nadzieję, że chyba wszystko ok i no, tyle. Na razie. Teraz sobie przypomniałem, dobrze, że ja już zacząłem jeszcze montować film. Siódmym problemem. To jest problem taki, że już nawiązywałem właśnie do widowni i to jest ten problem, że teraz jak nic nie wrzucałem, to nawet subskrybujący nie oglądałem, ale od momentu zrobienia pogadanki liczba subskrybujących osób oglądających materiał nagle spadła. Bardzo śmieszne jest to, że dużo osób masakra. Niby oglądaliście, ale nie potrafiliście komentować poza dwoma osobami dalej, więc no bardzo mi to wygląda na to, że jesteście kogoś chyba boli czy cudza opinie na temat paru osób, ale takie rzeczy się nie powinno gadać, ale ja musiałem gadać, bo taka operacja z tym imbecylem nie była nawet pomocna. Kiedyś się wkurzę i zrobię naprawdę odzew co do jego płaczu, ale ja mam ważniejsze rzeczy do roboty jak mapa, smaszowanie i zajmowanie się rzeczami ze znajomymi, gdy mam wolne i w nocy nagrywanie innych rzeczy. Może w końcu skończę tego StarCrafta. To też byłoby fajnie. Wtedy mógłbym przyjrzeć do Warhammera w końcu. Wybaczcie, ale moje zatapki są upośledzone i
Trzeba je leczyć. Są. Potrzebujemy broni, Wasza Wysokość. Wychodzi na to, że z tym YouTube'em to albo będę prowadził kanał, ale to będzie taki zabity kanał. No, bo będzie to taki kanał, który nie będzie w ogóle algorytmu przy. Nie będzie go algorytm w ogóle przejmował i będę dalej rzucał jak porąbany linki, szukał grup YouTube'owych. Może w końcu ja swoją też zrobię grupę. Też pracuję nad Discordem, to już grupę właśnie swoją przygotować, bez czego. Jest tyle rzeczy do roboty, że ja nie wiem, co mam ręce wkładać i muszę parę rzeczy porobić, muszę mapą się zajmować i innymi takimi rzeczami, więc musicie to zrozumieć, albo naprawdę nie ma sensu w ogóle siedzieć na tym dla was kanale i tyle. Znajdźcie sobie jakichś znajomych, powiedzcie znajomym, albo komuś z rodziny, że jeżeli lubisz taki kontent, jaki on nagrywa, wejdźcie, zostańcie na dłużej, pomoże mu to. Ale to są najgorsze rzeczy, które nigdy się nie udadzą, więc na gadzie. Możesz mnie nie oglądać, ale ja będę sub za sub robił. Do widzenia. Dobrze, nigdy nie róbcie sub za sub. Jeżeli jesteś początkujący, nie róbcie sub za sub. Daję wam to martwe suby. Naprawdę, ja nigdy nie rozumiałem tego. O Jezu, kurwa, chłopie, popłakałem się.